Dzień dobry, wiosenne spotkanie z naszym futbolem w magazynie Gol numer 15. Na chwilę wróciliśmy do poprzedniej kolejki. 14 maja Piotr Prabucki z poznańskiej Warty strzelił 600. Bramkę obecnych rozgrywek. W miniony weekend szczególnie ciężko było tym, którzy są przesądni. 30. kolejka była 13. serią spotkań w rundzie rewanżowej. Kto miał pecha, a komu wbrew zabobonom dopisało szczęście, przekonają się Państwo pod koniec naszego programu. W tej kolejce piłkarze grali niezwiązani żadnymi przepisami dyscyplinarnymi, bo w piątek minister sportu zawiesił regulamin dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na szczęście wszyscy wykazali się zdrowym rozsądkiem i nikt tej niefortunnej sytuacji nie starał się wykorzystać. Wielu kibiców zarzuca nam, że program Gol rozpoczynamy od meczów Legii i że w ogóle Legii jest w naszym magazynie za dużo. Szanowni Państwo, niestety musicie się z tym pogodzić. Póki Legia jest liderem, o niej mówić będziemy dużo i na samym początku programu. A ja jeszcze raz podkreślam, nie kibicujemy żadnemu zespołowi w pierwszej lidze. Jako się rzekło, na początek Legia. Po wspaniałej serii 8 kolejnych zwycięstw mistrzowie Polski rozegrali 2 słabsze mecze. W spotkaniach z Lechem i Petrochemią zdobyli tylko punkt, nie strzelając żadnej bramki. W tej sytuacji na Łazienkowskiej czekano na mecz z broniącą się przed spadkiem Stalą Stalowa Wola ze sporymi obawami. Mecz Legii ze Stalą miał być rewanżem wojskowych za porażkę poniesioną w rundzie jesiennej w Stalowej Woli. Niestety, najstarsi kibice przechodzący na stadion przy Łazienkowskiej nie pamiętają tak słabej pierwszej połowy w wykonaniu gospodarzy. Czy nie denerwuje Pana nieporadna gra Legii w tym meczu? Nie powiedziałbym, że nieporadna. Chłopcy robią wszystko, żeby wygrać mecz. Mam nadzieję, że druga połowa będzie lepsza, że jednak nastąpią drobne zmiany i Janas dokona tego. Mecz jest do wygrania. Oczywiście Stal prowadzi typowy dla siebie defensywny styl gry, realizuje zadanie, ale tak jak powiedziałem poprzednio, mam nadzieję, że druga połowa będzie troszkę lepsza dla Legionistów i zobaczymy jednak bramki. Co muszą zrobić zawodnicy Legii, żeby ten mecz wygrać? Przede wszystkim rozszerzyć grę. Mam nadzieję, że zobaczę lewa skrzydłowego albo prawo skrzydłowego, który się trzyma typowo linii. Rozszerzyć grę, rozszerzyć całą obronę przeciwnika i będą tak zwane przerzuty. I wtedy wejście zawodników, kolegów w pole karne i będą strzały, będą bramki. Człowiek, o którym mówiono, że wydeptał ścieżkę biegając po lewej stronie boiska stadionu Wojska Polskiego, doczekał się bramki dla swego dawnego klubu. Leszek Pisz po raz kolejny udowodnił, że strzelanie rzutów wolnych opanował w naszej lidze najlepiej. Kilka minut później Jerzy Podbrożny pokazał, że nie ma lepszego napastnika w Polsce od marnowania 100% sytuacji podbramkowych. Desperacki zryw gości na szczęście dla Legii nie zakończył się powodzeniem. Po słabym meczu gospodarze utrzymali skromne, jednobramkowe zwycięstwo. Chłopcy podjęli walkę. Cieszę się, że w tak słabym personalnie zestawieniu podjęli walkę. No i nie jedna drużyna już się na Piszu poparzyła. Myśmy zdawali sobie sprawę z tego, że Leszek potrafi uderzyć. No i niestety stało się, chociaż przy odrobinie szczęścia, jeżeli wykorzystałby w ostatnich minutach Paweł Szafran sytuację, mogło być różnie, to znaczy myślę o remisie, ale z przebiegu gry wydaje mi się, że zespół pokazał, że stać go na walkę. Nie miał pan chyba dzisiaj dużo pracy w meczu ze Stalówką? Nie miałem, ale takie mecze zawsze są nieprzyjemne, bo nie wiadomo czego się spodziewać po tak słabych w sumie piłkarzach. Dlaczego graliście tak słabo w pierwszej połowie? No, graliśmy lepiej niż przeciwniki, to wystarcza. Zwycięzców się nie sądzi, nie wiem dlaczego mam się tłumaczyć. Czy pamięta pan mecz w rundzie jesiennej ze Stalą Stalowa Wola? Nie wyszedł wam chyba wtedy specjalnie dobrze? Nie wyszedł nam za dobrze. Dzisiejszy też nie był z całą pewnością pięknym widowiskiem. Pozostaje mi tylko cieszyć się, że wygraliśmy ten mecz i że z pomocą sędziów tak słaby zespół nie zabrał nam więcej punktów niż to uczynił. W Legii jeszcze raz odetchnięto, ale już teraz na Łazienkowskiej trzeba pomyśleć o tym, co zrobić, gdy Leszek Pisz przestanie grać w piłkę w tym klubie. Chronologicznie Legia grała w sobotę później od Widzewa, zawiodła więc oczekiwania swych najgroźniejszych rywali, którzy oba punkty zdobyli o godzinę wcześniej. Gdy wicelider gości przedostatni zespół w tabeli, który w tym sezonie nie wygrał jeszcze na wyjeździe, mecz może mieć tylko jednego faworyta. Był nim Widzew. Przyjechaliśmy
wicelidera polskiej ekstraklasy i na pewno zdajemy sobie sprawę z wartości Widzewa, ale my gramy o utrzymanie się w lidze i na pewno tutaj będziemy walczyć. Nie wiem, jak się zakończy ten wynik, ale ja jeszcze raz powtarzam, będziemy tutaj walczyć. Czy zagracie ofensywnie, czy raczej zachowawczo? No, ja muszę powiedzieć, raczej zachowawczo. Będziemy szukać okazji zdobycia bramki z kontry. Może nam to się uda. Obserwowałem ostatnio zespół Widzewa na kasecie, wideo. A więc ja uważam, mamy tu jakieś szanse. Z jakim nastawieniem Widzew przystępuje do dzisiejszego meczu? Z takim samym nastawieniem, jakie było w Stalowej Woli, jakie było z Petrochemią, jakie było w Lechem Poznań. Pomimo porażki zespół bardzo dobrze grał i uważam, że dzisiaj powinni takie same spotkanie rozegrać. Czy na Widzewie mówi się o zdobyciu tytułu Mistrza Polski? Nie, po prostu ja mogę powiedzieć po cichu, że zadałem sobie sam już ten cel, żeby zdobyć wicemistrzostwo. To też jest wartościowa, wartościowa zdobycz, a do mistrza poczekałem jeszcze. Podopieczni Franciszka Smudy atakowali od początku meczu. Stworzyli w pierwszych 45 minutach bardzo dużo dogodnych do zdobycia bramki sytuacji, ale w tej części grali nieskutecznie. Zaskoczony indolencją strzelecką gospodarzy był obserwujący spotkanie były napastnik Widzewa, ostatnio grający w Austrii, Marek Koniarek. Mi się wydaje, że mecz jest ładnym widowiskiem. Widzew powinien prowadzić 3-0. Z tych sytuacji, co miał, powinien przynajmniej dwie, trzy bramki strzelić. Jak powinien Widzew zagrać w drugiej połowie, żeby wygrać ten mecz? Musi zagrać tak samo jak w pierwszym połowie, atakować w dalszym ciągu, ale po prostu musi wykorzystywać te sytuacje, co ma. Jak pan ocenia postawę łódzkich napastników? No, powiem szczerze, że w dzisiejszym meczu troszeczkę muszą bardziej być skoncentrowani pod bramką, bo mają sytuację, dobrze się im grało, mają sytuację, powinni coś strzelić. Mówi się o pana powrocie do polskiej ligi. Ile w tym jest prawdy? Jeżeli pan powróci, to do jakiego klubu? No, wczoraj zakończyłem sprawy w Austrii, przywiozłem certyfikat do domu, mam w domu, także na pewno zacznę grać od nowego sezonu, ale mam kilka propozycji. Muszę jakąś wybrać. Jaką? Może pan nam zdradzić tajemnicę? Sam jeszcze nie wiem, mam kilka. Mam także trzy propozycje z klubów austriackich, ale nie wiem, czy tam już wyjadę, bo już byłem w dwóch klubach, dwa kluby splajtowały, także trochę ostrożnie do tej sprawy podchodzę. A z Polski, no prawdopodobnie zostanę na Śląsku, ale jeszcze nie wiem. No. Jak pan myśli, jak potoczą się losy tego meczu w drugiej połowie spotkania? Myślę, że widzę, strzeli tą jedną bramkę i wygra ten mecz. Przewidywania Marka Koniarka sprawdziły się po części. Łodzianie wygrali, ale zdobyli dwie bramki. Pierwszą w 47 minucie Zbigniew Wyciszkiewicz. Autorem drugiej był Marek Bajor, który po wyśmienitym podaniu piętą Grzegorza Mielcarskiego ze stoickim spokojem wymanewrował obrońcę ruchu i strzelił drugą bramkę dla Widzewa. No ja uważam, że wygrała drużyna, która podyktowała tutaj warunki. Grali dobrą piłkę, wiadomo, są wiceliderem, przymierzają się do tytułu mistrza Polski. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ja chcę podziękować moim piłkarzom za zaangażowanie i walkę. Szkoda, nie udało się, gramy dalej. Ja uważam, że zdecydowanie zasłużone zwycięstwo nasze było. Rozegraliśmy naprawdę takie spotkanie jak poprzednie. Piłkarze od pierwszego gwizdka do końca dali siebie wszystko. Za to zasługuje im się duże pochwały. Co przede wszystkim zadecydowało pana zdaniem o zwycięstwie Widzewa? Chyba wola walki, wola wygranej. To była przede wszystkim domena naszego zespołu. Czy po tej porażce Ruch ma jeszcze szansę utrzymać się w Ekstraklasie? Dopóki piłka w grze, będziemy walczyć. Między Legią a Widzewem wciąż 3 punkty różnicy, ale mimo wszystko to nie jest wiele. Możemy być więc spokojni o ciekawy ligowy finisz.